Cześć kochani, nazywam się Kasia Nowa i chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na program Muza Talk, którego będę niedługo gościem, a poprowadzi go jedyny i niepowtarzalny Tomasz Dereszyński. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pa! Cześć Kaśko, Kasia Nowa odwiedziła program Muza Talk. Miło Cię widzieć. Cześć, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę. Jechałam tutaj po prostu bardzo, bardzo szybko, żeby wreszcie udzielić Ci tego wywiadu. Kasiu, wciąż aktualny jest Twój singiel. Tak. Tak, bardzo fajny, nie tylko wakacyjny, myślę sobie, po prostu fajny singiel do tańca, do posłuchania, do zabawy. Myślę, że jest generalnie non-stop na cały rok. Ciekawostką jest to, że nagrywaliście go ekipą w Egipcie. Skąd pomysł, dlaczego? Tłumacz się. Piosenka jest, ma takie klimaty trochę latynoskie, trochę takie orientalne. Każdy pewnie gdzieś tam wysłyszy coś swojego. I wiesz, ja generalnie uważam, że przy takiej piosence, jak najpierw powstał utwór, to ja sobie od razu wyobraziłam, że to musi być, wiesz, jakimś po prostu orientalnym, egzotycznym kraju. A ponieważ akurat taką nawiązałam współpracę tutaj z partnerami, którzy zaprosili mnie do tego właśnie projektu, czy właśnie raczej ja ich zaprosiłam do tego projektu. Jest to biuro podróży, której nazwy nie wymienię oczywiście, ale chodzi o to, że właśnie dzięki temu mogłam się znaleźć w tym miejscu, pięknym w sumie miejscu, i mogliśmy pokazać ten Egipt przy okazji naprawdę w taki naprawdę świetny sposób, bo byliśmy w pięknych świątyniach, kręciliśmy oczywiście na pustyni, tak, na Saharze, w pięknym też hotelu, więc no myślę, że to jest bardzo ładny obrazek przede wszystkim i to się po prostu przyjemnie ogląda. Elementem wyróżniającym, oprócz tych miejsc, o których mówimy, które widzowie oglądają właśnie w tej chwili, są elementy taneczne, tak? Jesteś fanką tańca. Tak, jestem, oczywiście. Wiesz co, ja w ogóle tak powiem między słowami, jak byłam jeszcze dzieciaczkiem, miałam kilka czy tam kilkanaście lat, to tańczyłam rzeczywiście i na początku chciałam być tancerką zawodową. No i do tej pory tak mi to zostało. No nie tańczę zawodowo, ale gdzieś tam jak mogę, to wrzucam te elementy tańca. I tutaj na potrzebę tego klipu nauczyłam się specjalnie tańca brzucha. Ojejku, to pięknie musiało wyglądać. No, wygląda, myślę, mam nadzieję. To znaczy, wiesz, to było bardzo ciekawe. To nie jest tak, że ja miałam bardzo dużo czasu, żeby rzeczywiście mieć mnóstwo lekcji. Natomiast trafiłam na fajnych ludzi, którzy gdzieś tam mi pomogli w przygotowaniu do tego klipu. Tam na miejscu również miałam profesjonalne tańcerki brzucha. I kręciliśmy akurat te takie elementy tego tańca brzucha na Saharze przy 40 kilku stopniach, ale muszę powiedzieć, że nie czuliśmy tego, bo przynajmniej ja nie czułam, było naprawdę, ja byłam taka podekscytowana, szczęśliwa, że w ogóle, wiesz, jestem w tak pięknym otoczeniu, bo tam naprawdę było pięknie, wiesz, muzyka, no dla mnie wiadomo, to po prostu jest tak naprawdę, oczywiście zabawa, ale no też praca, ale myślę, że zawsze pozostają, wiesz, no fajne wspomnienia, to jest bardzo ważne. A czego się nauczyłaś właśnie robiąc taką rzecz właśnie w Egipcie, w takim dosyć egzotycznym miejscu? A czego się nauczyłam? No na pewno, że jest jeszcze bardziej gorąco niż myślałam, że Egipcjanie generalnie są bardzo sympatyczni, nie mogę powiedzieć, że nie są, że wszystko jest generalnie fajnie zorganizowane, bo mieliśmy tutaj przed wyjazdem dobrze wszystko przygotowane, żeby nie było właśnie jakichś dziwnych sytuacji, chociaż tam spotkała nas jedna mała sytuacja, tak, niezapowiedziana, no ale to się przeważnie, to się zawsze, nie, może nie zawsze, ale często się zdarza, że coś tam jednak wyjdzie w praniu. Natomiast szybko ogarnęliśmy to i oczywiście wszystko zakończyło się bardzo pozytywnie, no, czego Państwo efekt oczywiście możecie oglądać. Czego się jeszcze nauczyłam? Ojej. Może jakieś słówka po arabsku? Oj nie. Habibi to chyba jest kochanie? Nie wiem. Piękne? Ja też nie mam pojęcia, kochana. Nie miałam czasu na to niestety. Generalnie oni się posługują językiem angielskim, więc po angielsku rozmawialiśmy. To jest jedna odnoga Twojej działalności, czyli muzyka, tutaj utwór popularny, tak zwany pop, a co z jazzowymi kawałkami?
twarzą moją. Tak, wiesz co, no właśnie, bo w popie to ja jestem już ładnych parę lat. Natomiast od jakiegoś czasu moje serce też biegnie ku muzyce jazzowej i sobie tak swinguje. I też już coś tam się tworzy, w jakiś repertuar. Oprócz oczywiście takich standardów, które wykonuję, mam zespół oczywiście i wspaniałych muzyków, którzy ze mną gdzieś tam koncertują, to marzy mi się oczywiście, żeby stworzyć ten swój własny autorski repertuar. No na pewno to jeszcze trochę zajmie, ale mam już jeden bardzo fajny utwór pod tytułem Czar Warszawy, a propos właśnie Warszawy, naszej pięknej, gdzie muzykę napisał Bogdan Hołownia, a słowa Marek Gaszyński. Ten Marek Gaszyński od, wiecie, też tego... No, mistrz słowa radiowiec i generalnie. Właśnie tak, ta piosenka, więc też warto posłuchać. To czekamy w takim razie na singla z tym utworem. Mam nadzieję, że się doczekamy. Oczywiście, że tak. I mam zamiar jeszcze jakiś bardzo ładny, na razie powstaje pomysł już w mojej głowie, klip jakoś Warszawy, w jakiś taki zupełnie inny sposób pokazać, no bo w końcu piosenka ma tytuł Czar Warszawy i mówi rzeczywiście o Warszawie. A jakie są twoje ulubione miejsca w Warszawie? O, to ciężkie pytanie, muszę ci powiedzieć. Mimo, że ja nie jestem warszawianką, jestem łodzianką, ale mieszkam od wielu lat w tej Warszawie. Stare Miasto na pewno. Ja bardzo lubię Powiśle. To jest taka jedna z moich ulubionych dzielnic, ale odkrywam, wiesz, co jest ciekawe, że ja ciągle Warszawę odkrywam i ciągle odkrywam jakieś nowe miejsca, więc ona jest dla mnie ciągle taką zagadką. Czyli jakaś knajpka, klub, coś? Nie, no bo się, jak wymienię jeden, to się drugi pogniewa i później będą mieli mnie pretensje. Dobra, dyplomatką jesteś, Kaśka, okej, rozumiem. Ja lubię wiele miejsc, pewnie właśnie przy Starym Mieście mam parę takich miejsc, które gdzieś tam też występuję, często bywam, bo właśnie się fajni ludzie się tam pojawiają, takich, których ja lubię, gdzieś też repertuar powiedzmy gdzieś taki jest, jakiego ja słucham sobie po godzinach, prawda, gdzieś tam moich zawodowych, więc gdzieś pewnie okolice Starego Miasta, no nie będę wymieniać konkretnych. Dobra, Kaśka, ponieważ czekają cię trzy pytania tendencyjne, więc przygotuj się. Zaczynamy za chwilę. Ale będzie na czas, tak? Tak, tak, tak. Jezu, dobra, dawaj. Kasia, to zaczynamy. Piosenka, którą nuciłaś w dzieciństwie. Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna szkolna przygoda. Ale to miałam wtedy kilka lat, tak? Więc to na pewno to pamiętam. I to była taka pierwsza w ogóle piosenka, którą moja mama mi nagrała, jak śpiewałam. No, brzmi zabawnie to. A ile miałaś wtedy lat? 4-5. No i mam, wiesz, że mam do tej pory tą kasetę magnetofonową z tym nagraniem. To jest w ogóle jakiś po prostu unikat. Ja to chyba oprawię w ogóle. Nie wiem, kiedyś gdzieś coś z tym zrobię, pokażę. Słuchaj, dałabyś dużo, żeby zaśpiewać, wystąpić z... Trudne pytanie. Jest wielu artystów, których bardzo cenię. Na pewno moim marzeniem było, już niestety się nie spełnił to marzenie, z George'em Michaelem, którego po prostu uwielbiam, nadal uwielbiałam. Prince też się nie spełni, niestety. A z tych, co żyją, ponieważ jestem fanką muzyki takiej latynoskiej, to na przykład Shakira albo Jennifer Lopez. Takich, ja mówię oczywiście, artystów popowych. A z jazzowych, Diane Crowell na przykład. No takie pytanie bardzo tendencyjne, nie ukrywam. Nigdy nie zaśpiewam, nie zagram. Wiesz co? Okej, ja nie chcę nikogo obrażać, natomiast myślę, że nie do końca jestem, czułabym się może tak, wiesz, wygodnie, swobodnie w muzyce disco polo i chyba, że tak dla jaj, przepraszam, miałabym to zrobić. Sorry. A myślę, że po prostu są artyści, którzy po prostu są w tym genialni i pozostawmy im ten gatunek.